Was w kolejnej ogrodniowce. U nas znów wiecznie. Suma ostatnich opadów, wtedy Wam pokazywałem 3 litry. Później wczoraj padało od rana. Suma opadów 6 litrów przez te 2 dni. Na dzisiejszą noc też coś zapowiadają, też jakieś tam 2-3 litry. Więc już by było względnie okej, no. No ten deszcz zapowiadają, muszę powiedzieć, nie wieje, poczekajcie. Ten deszcz teraz no w nocy znowu ma coś popadać, więc no już tak powiedzmy w miarę by to było, gdzieś tam suma może się zakręci koło tych 10 litrów nawet w tym tygodniu, więc to już by było nawet tak spoko. Jestem pod wiatą i tutaj będę chyba teraz działał, bo wieje jak choinka na dworze i mnie nic nie będzie słychać. W ogóle ten stół muszę stąd zabrać, bo... No bo tak, ognicho tu było i jeszcze nie sprzątałem stołu. Wszystko inne pogarniałem, a stół nadal stoi, muszę go zabrać stąd. I ogólnie tak, przyszła też paczucha wczoraj z kukurydzą i słonecznikiem. W sumie muszę to otworzyć i zobaczyć, czy tam też jest słonecznik, powinien być. Więc nasiona już są, ale dzisiaj się zajmujemy tą paczuchą. Zresztą widzicie już z jakiej firmy, ale to nie jest żadne lokowanie, bo za to, co jest w środku, też musiałem normalnie zapłacić, więc to nie lokowanie, po prostu się dowiecie, co kupiłem i to zobaczycie i zobaczycie, jak to chodzi. Sam zobaczę, jak to chodzi, jestem bardzo ciekawy, no na filmikach fajnie to chodziło, więc no już ciekawy mnie zżera. Teraz to wyciągam i skręcamy, bo jak dobrze kojarzę, coś tu jest właśnie do skręcenia jeszcze i dopiero to ruszy. Ogólnie, jak według mnie, zawsze każda pogoda jest dobra, bo no, jest to zawsze do zaakceptowania. Jak jest zimno, no ci ubierzesz się ciepło i jest git. Jak jest gorąco, no idziesz gdzieś do cienia i też jest git. Czy tam no, w jakiś sposób się schładzasz. Ale jak jest wiecznie, nienawidzę jak jest wiatr, naprawdę. I otwieramy pierwsze cięcia. Nie wiem nawet, gdzie tutaj co jest. O, tu coś jest, widzę. Coś nie, coś widzę. No i tak, dotarł właśnie wczoraj do mnie, zamówiony już rębak do gałęzi. Rębak firmy marki Rement CNC. Gdzie tu macie? Rement CNC. Powiem wam, te rębaki mocno przewijały się na YouTubie, gdzieś tam wyskakiwały nawet w ogłoszeniach, jak się pisało właśnie o Elixa, to rębak to od razu wyskakiwały. Dość taka, wydaje mi się, sporawa firma. Kurde, jakieś czujniki, komputery, matko z ojcem. Dość sporawa firma. No i skusiłem się. Rębak już za mną chodził dość długi czas. Chodził mi po głowie. No i tak, no, kupimy, nie kupimy, kupić, nie kupić, co tu robić. Ale suma sumarów, kupiłem. Co tu? Jakieś papiery. Koperta. Kurde, co tu jest? Owinięte, ja pierdziu. Faktura na pewno. Nic innego. O nie faktura. A wie gdzie faktura jest? O, też jest faktura. No i powiem wam tak, chodziło za mną to długo po głowie, tym bardziej, że tych krzaczorów na polach trochę jest i co można by było poogarniać. No ale wcześniej nie było czym. I tutaj te rębaki, co tutaj mają na przykład no inni na okolicy, bo kiedyś tam pożyczaliśmy, to są takie, które robią dziury. I raz właśnie pożyczyliśmy i świeże gałęzie, ze świeżych zrobiliśmy te wióry, to wiadomo, to się potem grzało, trochę się cyrki robiły z tym. No a tutaj myślę, że jak to będzie ładnie na takie kawałeczki porąbane, to będzie
lepiej. I opierdziu, tu jest sporo do zmontowania. I co? Rąbiesz, nie rąbiesz? Jak zmontuję, to porąbię. Kurde. No, ale to jest o nie przykręcone, to jest do zdjęcia tylko. Coś tu jeszcze jest jakoś. Ale to się w drugą stronę powinno otwierać, to muszę zdjąć. Jezus. No. Muszę zobaczyć instrukcję. A jak on będzie zakładany? On to jest wszystko jeszcze w częściach. To musi przyjść na pewno tu na górę. To te noże z przekładnią. No, to jest w częściach wszystko do złożenia. A gdzie to? Nie. Ale tu jest ten dobry, to co chodzi przy tym, przy... A gdzie to? To teraz to... Rzadko gdzie rozsiewać, jak przywieźli, to był z wałkiem. No, ale... A opryskiwać już nie. Muszę instrukcję zobaczyć. No, pewnie zaciągnę tam pod warsztat i klucze wszystko mam, to tam pomontuję. Bez sensu. No. Jest tu chyba jakaś też druga paleta, to pozaciągam. Złożę, to jeszcze dzisiaj test zrobię, jak to chodzi. Są. Tylko to złożyć. Tak było, by chodził, no musi chodzić to. W sobotę zaraz pojadę te gałęzie tam w Olszynkach wyciąć do końca i od razu zerżnąć. No, bo tam częściowo z tatą wycięliśmy już. Tam się już dużo nie zostało, a tam te gałęzie wszystkie tam leżą. A jakaś skrzynka będzie wolna do drewna? Albo będzie można drewno wrzucić, żeby uwolnić skrzynkę? Już tam któreś wyschło? Na pewno, nie? To do soboty muszę wrzucić ze dwie. To by się od razu te w skrzynkę waliło. Co? Nóż jest, będzie na tym ślub przykręcany. No. Ale chodzi delikatnie. No chodzi delikatnie, nie, ani nie uszkodzone jeszcze, ani nie robięte niczym było, to co było. Aha. A ta, ale będzie chodziło. To musi chodzić. Nie wiem, gdzie to była. Lego dla dorosłych. Instrukcja z Ikei. Te noże, o tu jest, o gdzieś tego szukałem. Wiesz, szeroko w miarę, nie? Możesz ten, na dwóch zębach.
Przekręcisz trochę to? Ale ten, ramę! Ramę! O, dobra. Poczekaj. Jest dziura? O, jest, pasuje. No poczekaj, chwycimy na jedną. No, bo tu już trzeba trochę przesunąć. Jak tu tu wystaje? No. Daj mi 19 dwa razy, jak możesz. Co za 19, nie? No, dobra. Próba? Muszę złożyć, bo to w częściach przyszło. Jak Lego. Jak meble z Ikei. Tak samo. Później jak posprzątamy, to kartofle przebrałem, to przywiedzie, gdy nie będę tym podakiem woził jak daleko. No, bobka wezmę i przywiozę. 4,5 worka jest tych dużych, się wywiezie tam. No. A dwa worki są jeszcze sadzeniaków, tak bo po skosiach szło w tym kopcu, to no. Się dowiedzę tutaj, nie? Dobra. Tam szczytnicę wysprzątałam i się przywiedzia. Ale teraz nie będę tego, nie będę tam się wymęczyła, bo po co? No. Bobki mi przywiozła. A to godzina w ogóle jest? Wiesz co, to będzie dobre w domu, jak będziemy rąbać? Łyżkę od Bobka i Bobka podstawić. No. I Bobkiem, gdyby nawet to od razu do piwnicy, to nie, bo będzie mokre. Ale w skrzynkę wsypiesz. No. Bez problemu. Lepiej jak New Hollandem. No. Ale będzie szybko. I tak mi się wydaje, nawet będzie lepiej. Właśnie, o, jechać na pole, wyciąć. Przywieźć tutaj, tutaj ciąć. I w sobie New Hollandem, krokodylem wrzucić na przyczepę. To już nie będzie trzeba rzucać rękami. To się nie namęczy człowiek. No. Przywieźć tu, kipnąć, postawić rębak, Bobka, skrzynkę obok, no bo w skrzynkę bezpośrednio nie wrzuci, no bo jest za niski, nie? No. Ale pod Bobka, a Bobkiem kipniesz ten? No. Najlepiej chyba taka opcja. Muszę przywieźć to, co tam narąbaliśmy, nacięliśmy z tatą tam w Wolszynkach. Kurde. Bo tam... Piątek pojedziemy? Dzisiaj w sobotę pojedziemy do tej reszty? No. Ile potniemy? No już wiesz, jakby to było, bym miał przywiezione, to już sobie pociągnąć sam potnę. Najgorsze na polu, nie? Żeby uciąć to. Leży tu gdzieś pneumat? Nie, nie widzę. Muszę zerknąć. He, gdzie on może być? To zgadł ktoś na Instagramie? No, sporo. Film oglądali i mówiłem, że idzie rębak, no to wiesz. Dojdę pneumatem? Nie dojdę pneumatem. No, nie ma tak łatwo. Nie, grzechotką dojdę. Do równego tu wysuniemy. Dopiero. Od tej będzie wylatywało. Tu od mojej strony będzie. Tak, tak.
Powiem wam, solidnie, masywnie jest to zrobione. Zobaczcie tu jaka jest, jaka gruba blacha. No, no fajnie, fajnie to wygląda. I sieci. Ręba, który właśnie składam. Tutaj to jest model R150. Tak, gdzieś to było, nawet wybijane jest na wielu elementach. Ten rębak może ciąć gałęzie o średnicy do 13 tam centymetrów na mokro. Rąbię na takie kawałeczki podobno tam no, właśnie 13-15 centymetrów długie. Zobaczymy co będzie jak się to uruchomi, co to będzie z tego wychodziło. Rębak jeszcze dopłacałem specjalnie za koło zamachowe, które tam widzicie i tam leży. To za to też dodatkowo dopłacałem. No zawsze ten ciągnik będzie miał lżej. Po prostu, no to głównie 60, to ona gdzie przy tym chodziła. Będzie miała lżej, jeżeli chodzi właśnie o te rąbanie. Cały rębak kosztował mnie 8300. Tyle za to zapłaciłem. O, cena taka jak na Elixie. No nic, nie szło targować. Oporni bardzo byli tam. Nie, 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 panie, my tyle mamy zamówień, że nie da rady. No co nie, no. Dobra. Co zrobisz? Co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Gdzieś ja zobaczyć też? Gdzieś zobaczyć też? No to wsiądź i podjedź, a ja pójdę pieszo. Rębak skręcony, idziemy robić próbę. Tutaj. Stawię się bobkiem z łyżką. To prosto ładnie w łyżkę naleci. Już są przy sobie, Max, teraz, nie? Bliżej nie mogę, będzie nóż o nóż.
elegancko, nie? Bez rąbania, cięcia. Musiał tą zrąbać osobno, są trochę grubsze. I to z tymi gałęziami też osobno. Pewno, żeby tego koła zamachowego nie było, to by pewno przygrała na silniku. A tak to nawet z obrotów nie schodzi. A gdzie? I o to bym ci powiedział, jak widział. Gable, skrzynkę. Aha, o tym byś sypał w skrzynkę. Prosto w skrzynkę bym wsypał. Ręcznie nie machał. Kopyk wrzucił. A jakby to tak było, że jo, jest sztapel i na bieżąco ładować, to nawet szkoda to gasić. Tylko praktycznie jeden to by musiał siedzieć w bobku i na bieżąco bum, 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 bum i... Co gdzie szło w moment. Chodzić, chodzi, pasuje.